dobrze, że coś tam się udało nagrać. Ja jestem mega zadowolony. Halo, many. Siema, kumple. Piona. Co tam u was słychać? Piszcie. Piszcie, piszcie, czy jeździcie. Za oknem, jak widzicie u nas, trochę śnieżyk popadał. Śnieżek. A ja co? Rejnika spakowałem. Dawno go nie miałem w BMC, żeby pojeździć. No jakoś ją tam naprawiliśmy. Ale dzisiaj wchodzę i na przykład wciskam sprzęgło i słuchajcie. Cholera wie, o co chodzi. Nie wiem, znowu coś. Ja już nie mam siły na ten samochód. Jak ja mam robić tripa 2021 po całej Polsce, po wszystkich bike parkach, to lipa, lipa, jeszcze raz lipa. Ale mniejsza w to, lecę do Żaby po jakiegoś monsterka i lecimy coś polatać. Zobaczymy, jak będzie mi się jeździło z tym paluchem. Mam nadzieję, że będzie git. Mam nadzieję, nie? A co będzie, to będzie. Zimno jest strasznie, więc będzie trzeba dużo jeździć, żeby być rozgrzanym. Także no co, widzimy się już w lesie. Zobaczymy tam w lesie, jeszcze mam malutki pomysł, zobaczymy. Chyba wiem, w którym miejscu coś zrobię. I elo, zaraz się widzimy. Pozdro, piona. Patrzcie, jaki piękny klimacik. Sweet. Zarąbiście jest. Nic, tylko jeździć. Także wskakujemy od razu. Dwa przejazdy zrobiłem. I powiem wam szczerze, że jestem takim drewniakiem teraz. Jest tak dziwnie. Wow. Ale jest dziwnie, serio. Mega dziwnie. Mega, 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 mega. Zaraz sobie wskoczę na swoją traskę. Objadę coś. Szok. Z tym paluchem to tak nie swoją się jeździ w ogóle. Trzęsie mi się. Boli. I tak to jest. No, kamera standardowo się zawiesiła. Ciekawie, ciekawie. Kurde, z tą kamerką. Dobrze, że już w przyszłym tygodniu idę po nowo. Wypierdalałeś mi z trasy. Halo! Och. Ale jest no. Nie wiem, zobaczcie. Co tam młodzi za freeride sobie wykminili. Na wakacje cygańska wyrzutnia rakiet. A jak będzie sezon, to będzie trzeba znowu zrobić podejście do niej. To jest statueczka. Też pewnie jej chyba nie widzieliście, kurde. Nie zdążyłem wam pokazać nawet jej, bo nie latałem tego. A ona już długo jest. Zobaczcie, jaką statuę zrobiliśmy. Kozak. Pokaż klatkę. Jedźcie, ja ostatnio sobie pocisnę. To niezły freeride. Boże, co za hamulce oni mają. I oni się tym jarają. Powiem wam, że... Nie tą trasę obraliśmy, ja pierdolę. Że jeszcze po lepszych zjazdach nigdy w życiu nie jeździłem, nie? Chcecie ten freeride? No to chodźcie. Ale tam jeszcze nie było jeżdżone, więc nie wiem, jak to będzie, ale wydaje mi się, że będzie ciekawiej niż... To po co tam mam gdzie? Tam, w głąb. Do góry, super. Chcesz freeride? Masz freeride, ty. No mówiłem, że to jest.
Czy to stamtąd? Coś takiego jest, kurwa. No, tu też mam kwiny pewne, żeby porobić. Lecimy. Czekaj, może nie tu, a mi się wydaje, że stamtąd będzie lepiej, bo się wydłuży zjazd cały. Jak stamtąd zaczniemy, no. A kurwa, bo te drzewa to trochę za... Za bardzo... Uuuu! Poszedł! Ej, nie, ogólnie to tu fajny zjazd bym mógł zrobić, nie? Oj! Ale te drzewa na środku. Tylko to by trzeba było dobrą ekipę i ze dwie spalinowy, nie? Jedna wystarczy. Tylko minęło, ale to są raczej takie naturalne garby. To mi się wydaje, że tędy chyba. Do tego garba i tam jakoś w dół. Pomysł na swoje. No to dawaj, ja chcę to zobaczyć. Znaczy bardziej chcę to nagrać. O. O, dobra, działa, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, w ciągu jedziemy. O Boże. Orkiestra. Leży. Boże. Wow. Sam mówię o nich, a u mnie nie lepiej, nie? Jakby kurde... Kury utłukł. Dobra, jedź jeden za drugim od razu. Co tam? Chłopca w przeciągu dwóch zjazdów. Że się wypierdzielił. Żyjesz? Jednak downhillówki to co za ciężkie rowery na takie rzeczy. One nie dają rady, nie? Downhillówki to się da przydać, nie na trochę kabaret. Nie no, żarcik. No, także wariaty. Ja już tam poszedłem od chłopaków. Będziecie chcieli więcej freeride'ów? Piszcie. Wy mi dajecie pomysły na robienie filmów. No i sam coś kminie, wiadomo, ale możecie pomóc. Nie obrażę się, serio. O. Młody wie, że bez kasku nie można jeździć. To uważa. Beczka. Dobra, pofruniem se. Dualka, chcesz się ścigać? Ale my się tu nie zmieścimy przez tą chopkę. Którą chcesz trasą jechać, lewo czy prawo? Obojętnie? No ta chopka tu jest ważna. No to wiesz co, ja wystartuję pierwszy i wcisnę się w lewą, a ty pojedziesz se prawą. Zaraz za mną. O k***. Jeszcze raz. To by jechał. Co? Mówię, że wyrzuca. No. Yo. Ale sobie pojechałem. Jezu, jak mi brakowało tego roweru. Jaką to sprawia mi radość. Dobra, bo ta kamera świruje. Jeszcze jeden przejazd chcę zrobić. No, dualka, dualka. Ty co ciekawie się jedzie, teraz se pojadę tym prawym torem. No po lewej stronie właśnie, tym co teraz jechałem po lewej to było. Hopla. Startóweczka. Z chopeczki. Jedim. O, ciasto. Tak na jasno. No se polec teraz to. Nie ma co. Nie ma co kombinować. Jechać i zobaczyć co się będzie działo. Zobaczymy co tam jest.
tak easy. Nic szczególnego. I tak stłumiłem. Jezu, ale tutaj jak twardo jest. Nic szczególnego. Myślałem, że jakoś gorszy on może być. Ale jest gitara. Jest git. Myślałem, że jest gorzej. Ale tam jest lądowanie nieprzyjemne. No ja nie chcę się na takim... Taka tarka tam jest, że... Nie mam zamiaru się na tym wywalać. Będzie miękko, to będzie można tam jakieś suicide wklejać czy coś. Ale zaliczone. Kiting! A wiesz, ten pan zagadkę dla ciebie. Co jest potrzebne, aby zrobić jakąkolwiek potrawę? Dwa spodniki. Nie, kobieta. Z kobietą to samo możesz śledzia zrobić. Śledzia! Jo! Dobra, ciapok, skocz gadać, jedź. Jedź, kurwa, kudłaty moper. Jedź, 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 jedź. Trochę ciasno. Oni na tych TikTokach jeszcze. Oła, ale se kule zgniotłem. Ale se kule zgniotłem. O, rozbiegać. O, mamusiu, tatusiu, co? Wjechałem na tą głupią muldę, człowieku, i tak mi siodło dosiodło. O, siodło. O, ale mnie odjechali. Jak fajnie to wygląda. Jak sobie skaczą wszyscy. Oj. Hopla. Oj, ale mnie zgięło. Ale mnie zgięło. No zobaczymy tą chłopeczkę. Nara. Ale mnie krzywo pociągnęło, ty. Za szybko. Spodziewałem się, że naprawdę trzeba tam przykorbić. Let's go. Ale kurde. Zajebiście. Dobra, nara. Do zobaczyska. I uważajcie na siebie. I uważajcie, szu. Śmieci możecie wynieść, o. Będziesz czekał na taksówkę, to weź ten. To śmieci mój. Będzie git. Dobra, bo kurde, ja już nie mam siły na tą kamerę, naprawdę. Co chwilę ją wywala. Dobrze, że coś tam się udało nagrać. Ja jestem mega zadowolony. Halo, many. Bo. Kumpel, zobacz, co tu się dzieje. Ostro, trzeba do naszprychowania dać koła. Ostro, szok. No ta... Druga. Ostro, przecież nie było żadnego tak... Trzecia. Damn! Ta, ona prosta jest. To nieźle, niezłe szprychy. Niezłe, naprawdę, o. Dobra, miesza już to. Fajnie było, ale się skończyło. Ja jestem mega zadowolony. Dużo dzisiaj się polatało. Spodziewałem się, że trochę opanuję swoje emocje i nie polecę tego wszystkiego, co chciałem polecieć za jakiś czas. No ale step, oblatany. Nowe chopeczki, oblatane.
freeridy porobione. Fajnie, fajnie. Ciekawy dzień dzisiaj był. Także jeszcze zobaczę z tyłu. Także ja jestem mega zadowolony. Już mi tęskno było strasznie do tego rowerowania. Mega warun, bo jest mróz. Zmroziło glebę i jest wszędzie szybko. I fajnie się jeździ, naprawdę fajnie się jeździ. Także nie przedłużam. Dzięki, że byliście, wariaty. I co, do następnego. Ahoj. Aj, piąteczka taka.